Cześć. Dzisiejszy odcinek jest dedykowany osobom, które właśnie zdecydowały się na stworzenie strony internetowej, ale jeszcze nie podjęły żadnych dalszych kroków. Opowiem Ci dzisiaj o najbardziej popularnym na świecie CMS-ie WordPress, o jego możliwościach oraz podpowiem, kiedy warto zlecić te działania na zewnątrz, a kiedy będziesz mógł postawić na siebie i zrobić taką stronę internetową samodzielnie. Ogólnie na początku musisz wiedzieć o tym, że WordPress jest tylko i wyłącznie systemem do zarządzania treści, czyli w żaden sposób nie ogranicza Ci co do funkcjonalności oraz wyglądu Twojej strony internetowej. No i tutaj mamy dalej ścieżki rozwoju. Pierwsze to postawienie strony internetowej na szablonie, druga skorzystanie z Page Buildera i trzecie skorzystanie z pomocy programisty. No i przyjrzyjmy się bardziej po kolei w każdej z tych opcji. Pierwsze, postawienie strony internetowej na szablonie jest przeze mnie zalecane tylko i wyłącznie w tym przypadku, gdy masz bardzo ograniczony budżet. Ponieważ wykupienie szablonu i postawienie na nim strony wiąże się z tym, że Twoja strona będzie wyglądała jeden do jednego jak setki lub nawet tysiące stron internetowych innych firm, co moim zdaniem, z mojej perspektywy, jest nie do zaakceptowania w dzisiejszych czasach, no ponieważ bardzo dbamy o tą indywidualność naszego klienta. Aczkolwiek, jeżeli masz 300 zł i kilka godzin i jak się wkurzysz, no to potrafisz postawić taką stronę w ciągu jednego dnia. Druga opcja, skorzystanie z page builderów. Właśnie my stawiamy swoje strony na Elementorze, który jest wtyczką do WordPressa, który rozszerza jego możliwości. Ta opcja jest przeze mnie najbardziej zalecana. 99% projektów, które oddaliśmy, były zrobione właśnie na Elementorze. No i wszyscy byli bardzo z tego zadowoleni. Ogólnie wiem, że przyglądając różne rozwiązania oraz możliwości, na forach może się spotkać z opinią głównie programistów, że nie warto korzystać z page builderów, ponieważ spowalniają Twoją stronę. Na dzisiaj, jeżeli podchodzisz do tego z głową, nie zgodzę się z tym. Strona internetowa będzie ładowała się równie szybko, i zapewniam Ci, że jeżeli przed programistą postawię dwa laptopy, na którym będzie otwarta strona internetowa zrobiona na Elementorze, a na drugim kodowana od zera, to ten programista nie będzie w stanie odróżnić, gdzie strona jest postawiona od zera, kiedy na Elementorze. Ale tutaj musisz zdawać sobie sprawę, że jest to bardziej skomplikowane niż postawienie strony na szablonie, ponieważ tutaj nie kończy się to na tym, że uzupełniasz tylko w teksty oraz zdjęcie. Tutaj musisz wyklikać sobie swój cały własny szablon od zera. Możesz sobie wyobrazić kartkę w Wordzie, tylko że taką bardziej rozbudowaną, która ma o wiele więcej funkcjonalności. Więc tutaj, no, jeżeli chciałbyś zrobić taką stronę samodzielnie, no, zakładałbym, że potrzebujesz około 2 dni na to, żeby się wyszkolić, poszukać różnych filmów na YouTubie, których jest masa, no i zarezerwować około, nie wiem, 5 dni na to, żeby przygotować swoją pierwszą stronę. No i zakładam, że ona będzie bardzo prostą i zawierała około tam 3-4 podstron. No i tutaj ostatnia, trzecia opcja, skorzystania z pomocy programisty. No w zasadzie najpierw grafik będzie musiał narysować ten szablon, a później dopiero programistę zakodować. Ta opcja jest wykorzystywana głównie tylko w przypadkach przez nas. W przypadkach, gdy kończą się możliwości Elementora. A to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Mogę podać jeden przykład z historii, że klient potrzebował strony internetowej, gdzie użytkownicy mogą się zalogować,
i mają interaktywną platformę do grania w szachy. Mają możliwość rozwiązywania różnego rodzaju zadań, grania między sobą. No i tutaj właśnie w tym przypadku ten projekt był kodowany przez nas od zera. W żadnych innych przypadkach, jeżeli to są proste strony internetowe, wizytówkowe lub sklepy internetowe lub platformy, gdzie użytkownik musi mieć możliwość zarezerwowania wizyty gdzieś, no to zawsze korzystamy z page builderów. Zawsze one spełniają swoją rolę. No i tak jak mówiłem, my właśnie korzystamy z Elementora Pro i bardzo, bardzo Ci go polecam. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że mogłem Ci troszkę ułatwić próbę odnalezienia się w różnych frameworkach. Już wiesz, z czego skorzystasz w przyszłości. No a jeżeli pozostało Ci jakiekolwiek pytania, no to zachęcam do kontaktu. Pomożemy. Cześć.